W 12. wniosku mniejszości polegającym na dodaniu do artykułu 25 ust. 2 punkt 7 wnioskodawcy proponują, aby do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji radcowskiej mogły również przystąpić osoby, które ukończyły wyższe studia prawnicze i przez co najmniej 3 lata wykonywały zawód doradcy podatkowego. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 12. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 430 posłów, za oddało swój głos 136 posłów, przeciwnego zdania było 292 posłów, przy 2 głosach wstrzymujących. Stwierdzam, że Sejm wniosek mniejszości odrzucił. W 13. wniosku mniejszości do artykułu 27 ust. 1 wnioskodawcy proponują zmiany dotyczące roty ślubowania radcowskiego. Pan poseł marszałek Dorn, bardzo proszę.